porządku. Więc ta energia żeńska to jest dla mnie taka energia, taka miękka i lekka. To jest taka energia, gdzie kobiety już wiedzą, czego chcą, potrafią mówić, co płynie z ciała, ale też czakry gardła, czyli wypowiadamy się w końcu, tak? Czyli tak naprawdę możemy mówić, jesteśmy w trybie właśnie żeńskim. I chciałabym tu, wczoraj mam taki fajny przykład, wracam z Warszawy do domu, jestem w pociągu i są kobiety, są mężczyźni w przedziale i mężczyźni są bardzo, bardzo, że tak powiem, do tego, żeby pomagać z walizkami. Ja uwielbiam ten moment, kiedy mężczyźni włożyć walizkę, mówię oczywiście, dziękuję, ale kobiety, większość nie. Ona sama ściąga tą wielką walizkę, która jest większa od niej. I to od razu pokazuje, że jest w trybie męskim tak naprawdę. A dlaczego jest w trybie męskim? I to się wiąże trochę z rodem. I o tym też chciałabym właśnie powiedzieć. Z rodem. Czyli na przykład, kiedy mężczyzn nie było, poszli na przykład na wojnę. Jeśli tato był alkoholikiem, a my byłyśmy małymi dziewczynkami, albo tato odszedł od mamy, od rodziny, albo zdradzał i dziewczynka o tym wie, to co ona ma? Ona w niej się wytworzył brak poczucia bezpieczeństwa, czyli brak zaufania do mężczyzn. Za tym też idzie często brak szacunku do mężczyzn również, prawda? I wtedy kobiety co robią? Stają się takie męskie. Czyli ona wszystko sama ogarnia w domu, więcej zarabia, wszystko sama, ona chce sama i sama najlepiej wie, sama najlepiej zrobi. Czy mężczyzna jest do niej do czegokolwiek potrzebny? No przynajmniej powinien być do wielu rzeczy potrzebny, ale tu się też taki zarys i taki obraz też z pokłosia wojenny tworzy, że kobiety nie bardzo wiedzą, do czego służy mężczyzna. I to wynika też z naszych rodowych spraw, właśnie z takich, gdzie tych mężczyzn, bo wyszli na wojnę, po prostu nie było. Jak oni wracają, no to też są w jakiś sposób niedostępni, bo przeżyli coś bardzo i widzieli coś bardzo, bardzo trudnego. A kobiety w tym czasie też przeżyły dramaty swoje, zostając same, często gwałcone i te wszystkie rzeczy. I bardzo fajnie jest wiedzieć i znać tą naszą historię rodową, żeby wiedzieć, bo my potem często dorastamy, już nie jesteśmy tymi małymi dziewczynkami, tylko kobietami i ciągniemy coś za sobą w ogóle nieświadomie, tylko podświadomie, w ogóle nie wiedząc. Czyli na przykład kompletnie nie mamy pojęcia, że w stosunku do swojego mężczyzny zachowujemy się w straszny sposób, że jesteśmy takie silne. Z jednej strony jemu to odpowiada, dlatego że powiedzmy, odpowiada, ja tu w cudzysłowie o tym powiem, bo ona przecież ogarnia, bo ona wszystko robi, ale też kastruje mężczyznę. Mężczyzna tak jakby nie bardzo wie, bo nie ma też przestrzeni danej do tej kobiety. I wtedy szuka kobiet często na zewnątrz tego kobiecego, tego lekkiego. I wtedy czasem ktoś pyta, no i zdradza. No i właśnie zdradza, dlaczego? Bo ma w domu na przykład kobietę w energii męskiej, czyli jest taka hetero. I musimy to też, ja chcę tu dodać i będę tutaj bardzo, że kobieta decyduje za każdym razem o akcie seksualnym tak naprawdę, prawda? To kobiety często każą mężczyzn też za tą strefę, czy ona decyduje, czy dzisiaj, czy nie, czy może za miesiąc, a wiadomo, że mężczyźni też bardzo tego potrzebują, przecież nie oszukujmy się, nie? Więc tutaj ta energia, żeby wiedzieć, to jest właśnie z tego naszego rodowego też również. I jak wiem, znam tą historię rodową, no to mogę się temu przyjrzeć, mogę to uzdrowić, mogę to zmienić, powiedzieć, już mi wystarczy. Ja już nie chcę być taka silna, jak była moja babcia, moja mama i może jeszcze prababcia. Tak? One musiały być takie. No bo też takie były czasy. Dzisiaj już nie muszę, ale dokładnie to samo robię. Z lojalności na przykład do mojej mamy czy do mojej babci na przykład, nie? I wściekam się na mężczyzn, a on teraz zupełnie nic nie robi tak naprawdę. Jest naprawdę silnym, bardzo fajnym mężczyzną, ale często kobiety na to nie pozwalają. I ja tu nie będę tutaj mówić głębiej, tylko zahaczę o siebie. Ja pamiętam, jak pewnego razu zdecydowałam się, że zdejmuję spodnie i zrobiłam to w taki sposób symboliczny. Naprawdę je zdejmując,
ale i zakładając sukienkę i za tym już poszła taka energia miękka, tak naprawdę taka, że ja zaczęłam być jakaś taka luźniejsza. Teraz czasem chodzę z spodnia, czasem w sukience i już to dla mnie nie ma aż takiego wymiaru mistycznego, ale to było dla mnie ważne, to zdjęcie, bo ja zobaczyłam, że w momencie, kiedy zdejmuję te spodnie, to za tym też poszła bardzo dobra energia. Czyli na zasadzie stanęłam jako kobieta przy moim mężczyźnie. Przy mężczyźnie. I no i to sprawiło, że mi się zaczęło dużo lżej żyć, bo ja myślałam naprawdę przez większość mojego życia, że wszystko ja muszę ogarnąć, że wszystko jest na mojej głowie, co nie jest prawdą. I tą prawdą nie było. Mężczyźni do energii męskiej boją się podejść. Bo, dlaczego? Bo kobieta w energii męskiej jest agresywna też, jest taką zozą trochę, jest taka zimna, taka surowa, prawda? Ale ja że taka byłam przez wiele, ale, wiele lat. O, proszę, ale że mężczyźni ja to znają. A skąd to znają mężczyźni? No mężczyźni to znają, bo są wychowywani głównie przez mamy. I mamy, babcie też takie są przecież były, nie? Jak ty będziesz, synku, grzeczny, no to dostaniesz wszystko. Ale jak będziesz niegrzeczny, no to no, musisz być taki, jaki chce mamusia, żebyś był, czy babcia. Czyli ty dla babci i dla mamusi bądź grzeczny. Więc mężczyźni boją się tych kobiet, które są takie silne. Z jednej strony to niby mają wygodę i kobiety często o tym mówią, ja widzę na sesjach, no ale on nic nie potrafi. Pytam, czy dajesz mu przestrzeń. No się okazuje potem, jak nad tym tematem pracujemy, że nie, że ona ma taki podświadomy wgląd, że ona zrobi lepiej, że ona jest lepsza od niego. A my nie jesteśmy ani lepsi, ani gorsi od nikogo. Jesteśmy dokładnie tacy sami. Jako człowiek, człowiekowi jesteśmy tu równi. Więc fajnie jest siebie zapytać, w jakiej jestem naprawdę energii. I nie ściemniać, że jestem innej niż naprawdę jestem, bo wtedy można coś z tym zrobić. Możemy tutaj przyjrzeć się tematowi, można nawet to uzdrowić, a przede wszystkim można powiedzieć, ja już tak nie chcę. Ja już nie muszę za ciebie, mamo, za ciebie, babciu. Ja już za siebie i każdy za siebie. Każdy za siebie. I to takie mistyczne zdjęcie spodni jest takim, dla mnie przynajmniej było, takim pierwszym krokiem do tego, że mi się zaczęło zmieniać. Też w rodzie u mnie był brak szacunku do mężczyzn. To też bardzo jest wielki temat, bo wiadomo, dlaczego jest brak szacunku do mężczyzn. No z powodu takich, że ci mężczyźni nadużywali, że tak powiem, rodowo tych kobiet w rodzie, czyli były gwałcone, były poniżane. Więc potem następne dziewczynki co zrobiły? Wiedziały, dobrze, ja za was, z lojalności i z miłości. Każdy to robi z miłości. Ale ci mężczyźni już nic nie robili, powiedzmy, i teraz już nic takiego nie robią nam kobietom, a my dalej z lojalności często, że tak powiem, kontynuujemy też tą, że tak powiem, często też nienawiść tak naprawdę do tego, co męskie. Powiedz, bo chciałaś coś, Kasiu, powiedzieć. Mam dwie rzeczy, mam pytanie. Właśnie chciałam tutaj też dodać, że u mnie zmiany zaczęły się, gdy pozwoliłam sobie na bycie słabą, że ja nie muszę dźwigać ciężkich chorób, że mogę prosić o pomoc, że nie jestem lepsza, że po prostu przyznanie się do tego, do swoich błędów i gdy zaczęłam je zauważać, to można po prostu sobie nad tym pracować. Kasia nasza zwali. Czekaj, ale dobrze, za chwilę ja tylko do tego słaba. Naprawdę to nie jest kwestia słabości, tylko takiego przyznania się sama przed sobą i przed światem, że ja nie wszystko muszę ogarniać. Że ja nie muszę być wszędzie i zawsze i o tym czasie dla każdego, że ja też mogę powiedzieć właśnie komuś, że ja tutaj potrzebuję tego wsparcia czy tej siły. Tak? Tak? Więc tutaj, i to my to nazywamy brakiem, nie wiem, siły, czy to jest słabość, a dla mnie to jest odwaga. Powiedzmy, przyznać się w końcu do tego, że ja od mojego męża, mężczyzny potrzebuję. To jest to ta czakra gardła nam potrzebna. Dla mnie kobieta się wiąże właśnie z tym, że jak jest tej energii właśnie żeńskiej, to ona bardzo pięknie umie mówić
nie żeby się mężczyzna do, nie wiem, domyślił albo ukryte ma oczekiwania, tylko ona konkretnie mu mówi wprost: mężu, czy kochanie, czy proszę zrób, albo proszę pomóż, tak? I to nie jest dla mnie słabość, to jest wręcz odwrotnie, bym powiedziała, że to jest bardzo duża odwaga właśnie, także tutaj nie ma słabości twojej, tylko taka w końcu ja nie jestem tutaj najważniejsza. Ja też mogę poprosić i mówić o tym, że tu potrzebuję twojego wsparcia. I wtedy fajnie, jak te kobiety stają z boku mężczyzny jako równy równemu. I zaczynają gadać ze sobą w końcu. Widzieć się. Bo wiesz, jeszcze tu powiem o takim czymś, że jak jest w tym związku czy w relacji dużo miłości, wdzięczności, szacunku, no to nie ma z tym problemu. Bo kobieta nie jest w roli, że tak powiem, takiego kata też i takiego wojskowego. I bardzo często kobiety o tym mówią, że ja tu mam takie poczucie, że jestem takim katem, że ja jestem takim, nie wiem, policjantem w domu, tak naprawdę, nie? I one też są, kobiety są tym też zmęczone i fajnie, bo dużo się teraz dzieje na świecie bardzo dobrych przemian, ale mężczyźni też chcą swojego głosu i też coraz więcej przychodzi mężczyzn, którzy są dokładnie tacy sami jak kobiety, przeżywając, pokazując emocje, uczucia, skupiają się na czakrze serca, czują sercem, są też naprawdę, bo kobietą też mężczyzna męski wydaje się z takim czym? On musi być wielki, jakiś taki, nie wiem, jakiś, a tak naprawdę mężczyzna jest i taki, on jest tu, gdzie ma być stawiający granice, to chętnie je postawi, jeśli mu kobieta oczywiście na to pozwoli i nie będzie przekraczała jego granic, prawda? Ale też jest bardzo wrażliwy, bardzo empatyczny. Ja nie widzę różnicy, pracując z kobietami czy z mężczyznami. Naprawdę, przeżywamy emocje dokładnie to samo, tylko ja czasem mówię, że mężczyźni idą bardziej prosto, kobiety lubią jeszcze poskręcać parę razy w swojej drodze. Ale to jest okej, okay, bo my bardziej może też czujemy tutaj, to też wchodzi ta rola bycia mamą też często, tak, no, że tutaj to ja sobie myślę, okej, okay, w porządku, ale faktycznie mężczyźni jakoś tak bardziej do przodu i prosta, no, a kobiety tak lubią jeszcze czasem zakręcić gdzieś. No tak jest, tak jest. Kasia pyta, jak wesprzeć mężczyznę w jego męskiej energii? I w ogóle, kochani, jeśli macie jakieś pytania, piszcie. Piękne pytanie. Jak wesprzeć mężczyznę w jego męskiej energii? Na pewno jak pierwsze, co mi przyszło, taki obraz, to stanąć koło niego. Po prostu, jako kobieta. Kobieta inspiruje też mężczyznę. Ja też pokażę tutaj na figurkę, bo po prostu lubię. Czyli to jest kobieta, o taka mi wyszła żółta to nadzieja i mężczyzna, nie? Że staje koło niego w tym, jest żeńska, czy jest w energii żeńskiej, w tej miękkiej, w tej lekkiej, to mężczyzna i stanie koło niego, to jest to wspieranie. Często kobiety mówią tak, a czemu ty nie jesteś taki, nie wiem, ogarnij się, zrób to, zrób tamto, bądź twardszy i tak dalej, i tak dalej. No przecież ona wtedy jest jego czym? Przeciwnikiem tak naprawdę, jest przeciwko niemu. Jak kobieta schodzi do tego żeńskiego, do tej takich miękkich, takich właśnie co wynika z jej ciała, z ruchów ciała, z takiej lekkości, słodyczy, którą my też kobiety w sobie mamy, to wtedy mężczyzna staje przy swojej sile naprawdę. Są sobie przede wszystkim równi. Więc tu wystarczy tylko nie kastrować tych mężczyzn. Jak Kasia jest akurat nieświadomą bardzo kobietą, więc wie doskonale, że samo to, jak na niego patrzy i jak sama się zachowuje w swoim kobiecym, naprawdę to wystarczy. Ja bym tu nie szukała nie wiadomo jakich. Mężczyzna sam, że tak powiem, znajdzie swoją drogę. I tutaj przy tym też powiem, jak zacząć, nie? Bo to jest takie ważne, że jeśli już wiem, że jestem w tej energii męskiej, że jestem taka twarda strasznie, tak? No to wystarczy, żeby powiedzieć już nie, ja już jestem taka zmęczona i kobiety muszą się bardzo zmęczyć, żeby zaczęły być miękkie i lekkie, tak? One już tak są zmęczone tym noszeniem worków na plecach, że w końcu mówi, dobra, ja już puszczam, ja już nie chcę, ja już nie mogę.
no to tak wtedy to wystarczy... wytrzymałości, prawda? Tak, to wtedy tylko... Tak, to wystarczy wtedy, że stanie koło tego swojego mężczyzny i się nie będzie odzywać. Tak. On na początku nawet może powiedzieć, chyba jest chora, ogarniała, a teraz w ogóle jest jakaś nieporadna, ale to będzie przez chwilę. Potem to wróci, że tak powiem, bo to też jest przecież biologia, wróci to wszystko do swoich, że tak powiem, właściwych prawd, jakim jest tutaj, że jesteśmy ze sobą równi, naprawdę równi. Tak. I przecież od kogo mamy życie? No, życie się u kobiety tutaj wszędzie tutaj się rozwija, ale mężczyzna dał życie poprzez wytrysk, tak? Gdzie musiał zużyć bardzo dużo energii, więc mężczyźni mają w sobie tą energię, a my mamy to utrzymać. Utrzymać z miłością. Czyli wziąć od kogo mamy? Od męskiego, od taty. To jest nasza siła. A jeśli tata albo mężczyźni w rodzie uciekali, bo tak nieważne, jak... mówię tutaj o czym? O momencie dania życia. Tylko i wyłącznie o wytrysku. To jest ten dar. A potem, co się zadziało, no to wiadomo, że ty masz z tym powodem, bo odchodzili, to jest dokładnie to, co powiedziałam na początku. Czyli ty masz w sobie taki brak poczucia bezpieczeństwa. I będziesz sprawdzać. I będziesz cały czas w tym, że tak powiem, tej energii męskiej, bo będziesz budować przy sobie co? Poczucie bezpieczeństwa. Też nie pokażesz tego lekkiego, bo rodowo powiesz, jak mu pokażę, jaka jestem naprawdę, to co on zrobi? Odejdzie. Tak jak odszedł na przykład tata, albo zdradzi, albo coś, nie? Mhm. I tu trzeba się zatrzymać, powiedzieć, chwileczkę, czy to jest mój los, czy raczej los mojej mamy, bądź babci, cioci, czy kogokolwiek innego. To jest ta różnica, nie? Dobrze, a czy jest możliwość, że mężczyźni mogą mieć za dużo energii żeńskiej, albo... Co są teraz żeńscy mężczyźni? Dlaczego? Bo właśnie są wychowywani przez kobiety. I potrzebują oni takich spotkań, że tak powiem, swoich męskich, żeby się zasilać od taty, albo zrobić wewnętrzny proces pójścia do taty. Przyjąć tego tatę wewnętrznie, co za tym też pójdzie siła, nie? No są, dlatego że są wychowywanie głównie właśnie przez kobiety. Ja bardzo często słyszę nawet kobiet, że no ale jak ten tata ma się nim zająć, synem, przecież on jest taki, nie wiem, jakiś tam. Przecież wszystko w sobie ma. Tylko trzeba pozwolić i patrzeć na to z wdzięcznością i z miłością, bo wszystko jest właściwe. Mama i tata byli dla nas absolutnie właściwi, tak? Czyli dziecko przy mamie czy przy tacie jest u siebie. To jest też ważne. Bez względu na to, jaki jest tata, to jest nasza też ocena. Dziecka ocena będzie inna swojego tata. Często jest inna. Mam też przyjemność pracować czasem z dzieckiem i z rodzicami dziecka i widzę, że zupełnie inny obraz ma dziecko o swoim rodzicu, niż na przykład mama o swoim mężu czy partnerze. To jest też ciekawe. Też często słyszę, że mama nie pozwala albo mama nie chce, bym mogła do taty. Albo się rozstają, wtedy dziecko wybiera mamę, bo mama jest taka biedna też przecież, nie? Więc tutaj to jest takie. Rozdzieliłabym to, Kasiu, czyli od tego, że przyjmujemy życie od mężczyzny i on w tym momencie wygenerował z siebie bardzo dużo energii, tak? Kobieta to utrzymała od tego, co się potem zadziało z losem, czy z historią, powiedzmy, twoich, czy każdego tutaj z nas historii rodzinnej, czyli czy tata był, czy tata nie był. Tutaj to jest też ta kwestia właśnie uświadomienia sobie, że jeśli ja jestem w tym trybie bardzo mocno męskim jako kobieta, to dlaczego w nim jestem? Co się takiego w moim rodzie stało? Jaka jest ta historia? Wtedy ja ją mogę naprawdę zatrzymać, powiedzieć, już to widzę, szanuję, ale zostawiam przy was. Wystarczy mi, wystarczy. I wtedy można sobie to jeszcze zobaczyć, to co daje nam możliwość ustawień, przyjąć do serca i ruszyć swoją drogę. Ja zamieniłam w swoim życiu
wszystko to, co rodowe, właśnie poprzez brak szacunku, poprzez w ogóle do czego w ogóle mężczyźni są. Ja mam obraz, że mężczyźni są słabi, a się uważam, że są bardzo też silni, ale dla mnie ta siła męska czy żeńska to jest taka, jak nie mamy tej miłości, szacunku w sobie, wdzięczności, no to nam jest ona potrzebna, tak naprawdę. A potem to już to puszczamy. Ja patrzę na mojego męża i ja nie widzę różnicy między opieką nad dziećmi, zarabianiem pieniędzy, pracy czy dbanie o nasze mieszkanie. Robimy to dokładnie tak samo, tak naprawdę. To jest chyba w tym wszystkim najpiękniejsze. Ale trzeba pozwolić. Więc udało mi się poprzez też ustawienia, to zrozumienie mojego rodu, historii rodowej, uświadomić sobie, że to nie jest moje i ja już tego nie chcę. Ja już nie chcę się wściekać na mojego męża i czasem nawet nie wiem, dlaczego to robię. Już nie chcę, żebym się włączał pilot, że pyk, ja już jestem w trybie, bo mnie coś pochwyciło. Czyli ta świadomość tego, co się działo u nas w tych rodach, będzie czymś takim pierwszym krokiem, że ja to zrozumiem, mogę na to zobaczyć i mogę stanąć przy mężczyźnie zupełnie już w innej kwestii. Nie oszukujmy się, potrzebujemy siebie nawzajem, żeby dać życie dalej. Kobieta, nawet ta najsilniejsza teraz, no oczywiście zaraz ktoś może powiedzieć, ale może się zapłodnić sama i tak dalej, no ale nie mówimy tutaj już o tym porządku, bo wtedy to jest dla mnie już brak porządku. Życie płynie od mężczyzny i od kobiety. Tak? Więc potrzebujemy siebie nawzajem. Tu mamy kilka komentarzy. Kasia napisała, ja przez kilka lat byłam sama, zatraciłam swoją żeńską energię i teraz uczę się być większa. Pięknie, tak jest. Czy musimy być w związku według ciebie, Iza, żeby się... żeby pracować nad swoją miększością? Czy... Absolutnie nie. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Ja w ogóle polecam takie pytanie, żeby sobie zadać, kim się jest tak naprawdę, kim się chce być, czego się potrzebuje na tym świecie. I oczywiście, że nie musimy. Kobiecość, no każdy tą kobiecość inaczej nazywa. Niektórzy nazywają to przysłowiową szminką na twarzy czerwoną, wysokimi butami. Ja, dla mnie kobiecość, ja też bardzo długo pracowałam nad tym, kim ja w ogóle jestem. Ja uwielbiam być kobietą. I przychodzi taki moment, że jakbyśmy na siebie spojrzały wstecz, czyli mamy 10 lat, jesteśmy księżniczkami, potem mamy tam z 20, to nam już zaczyna nic nie pasować, bo to jestem za gruba, za chuda, za niska, za wysoka. Potem jeszcze 30 lat, to też jest grubo. 40, Jezu, to w ogóle depresje i nie wiadomo, bo nie czujemy się w swoim ciele. A przychodzi 50, to już masz w nosie, za przeproszeniem, wszystko. I to jest fajne. I szkoda, że nie szybciej. Że my się skupiamy też na tych czynnikach zewnętrznych. I ja bardzo dużo widzę, zwłaszcza pracując w większych miastach, czyli powiedzmy na przykład w Warszawie czy coś, że kobiety tak bardzo mocno zmieniają swój wygląd też, robią sobie operacje. Przecież to się wiąże tylko i wyłącznie z jakimś brakiem wewnątrz. I dopóki my sobie możemy zrobić, nie wiem, biust, usta, wszystko po kolei, ale w momencie, kiedy nie odnajdziemy w sobie tego braku, nie nazwiemy go, co tak naprawdę jest tym brakiem we mnie, to niczego nie da. Nawet nie podniesie nam poczucia własnej wartości. Tak, tak. Tym może być tak, że zapłaciłam 30 parę tysięcy za cycki, przychodzę i mówię, a to mi się nic nie zmieniło. Nic się nie zmieni. Dlatego, że to jest wynikiem naszej pracy z nami wewnątrz, tak naprawdę. I to jest piękne pytanie właśnie. Tak, my możemy przyglądać i uzdrawiać te nasz ród kobiecy, nie będąc w związku, bo robimy to przede wszystkim dla siebie, nie dla mężczyzny. A im ja będę bardziej świadoma, taką właśnie kobietą i uświadomię sobie, że mam jedno i drugie również w sobie i to też jest w porządku, ale będę z tego korzystać świadomie, no to stanie przy mnie też fajny mężczyzna. Ja uważam, że ja kiedyś byłam niegotowa na mojego obecnego męża. Taka jest prawda, że jakby powiedzmy na samym początku, gdzie mam 19 lat, sobie ze mną chciał być, to by się to nie udało.
bo po prostu ja nie wiedziałam, co to znaczy być kobietą. Filarem kobiety jest dziewczynka i wszystko to, co się działo też, że tak powiem, w moim życiu jako dziecka, tak, czyli powiedzmy tata pije, no to ja się stałam twarda, zimna, też bardzo mocno agresywna. Tutaj też dodam, że jak jesteśmy, że tak powiem, ofiarami, a czujemy się bardzo często kobiety ofiarami, to też jesteśmy największymi katami dla naszego otoczenia i to też warto o tym powiedzieć, nie? Iza, czy mogłabyś mi, nam. Mogę. Właśnie kat, ofiara, ratownik, tak w dwóch słowach. O co tu chodzi? No wiesz, zacznę pewnie od kata, że w momencie, kiedy coś strasznego przeżyliśmy w życiu i jesteśmy i czujemy się ofiarami, to jesteśmy katami, czyli zachowujemy się, ja to nazywam, ja powiem o sobie, tak, czyli tu jestem ofiarą, bo miałam takie ciężkie życie, więc komuś dowalam, nawet nie wiedząc o tym, że jestem tutaj już katem tak naprawdę, że powielam jakieś spektrum moich zachowań, które na przykład widziałam, ale jestem też ofiarą, czyli powiedzmy, mama bije dziecko jest ofiarą, potem to dziecko wyrasta i bije swoje dziecko i jest katem, ale jest też ofiarą, nie? Jak to przerwać? Albo jak, no, czy to od rozpoznania, czy coś innego? Myślę sobie, że znowu tutaj trzeba sobie zadać pytanie, ja zawsze zachęcam wszystkie osoby, z którymi pracuję, zadaj sobie, stań przed lustrem i powiedz prawdę, jaka jest ta prawda o tobie samym. Bo jeśli powiesz, że jesteś agresywny i na przykład krzyczysz i bijesz swoje dziecko, czy dzieci z bezradności, bezsilności, to możemy coś z tym zrobić. Można powiedzieć, już wystarczy, już nie chcę tak, na przykład, i uzdrowić najpierw tą relację, powiedzmy, ze swoim osobistym katem, czyli mamą czy tatą, więc potem też to się uzdrowi po prostu w nas. Nie będziemy musieli tego przekazywać zwyczajnie dalej. Tak? To jest to, co pisze ksiądz ostatnie ogniwo. Już nie będę powielać. Zakończy się to na mnie. I to jest nie oszukujmy się i wiele osób, które nas słucha, są albo po terapiach, albo po jakichś rozwojach, wiedzą, że to jest bardzo ciężkie tak naprawdę do zmiany. Często jest tak, że czasem ja słyszę też często na sesjach, gdzie ktoś mi mówi, ta świadomość mnie boli, pani Izo. Wcześniej mi było łatwiej żyć, tak naprawdę. Tak, bo nie? Jeśli wiem, to coś trzeba z tym zrobić, prawda? Wiesz, no chory nie jest odpowiedzialny za swoją chorobę, ale jest absolutnie odpowiedzialny za swoje zdrowienie, tak? Czyli tu jeśli ja wiem, że jestem katem, to muszę wziąć za to odpowiedzialność. Wiele osób nie chce wyrosnąć tak naprawdę z ofiary, bo nie oszukujmy się, ma też jakieś swoje ukryte korzyści, ale tu rozpatrywałabym absolutnie indywidualnie do każdej osoby. Czyli tu też nie ma, że tak powiem, dla wszystkich tego samego. Pewnie słyszycie dużo mojej wiadomości, dostaję i tak pyka. Także to jest tak, z ratownikiem to nie wiem, ratownik to osoba, która pomaga, tak? Tak to rozumiesz, Kasiu. Tak, rzucam wszystko, ktoś ma problem, rzucam wszystko, co mam, co sobie zaplanowałam tak na dzień, jest, tak bo jest. Trzeba pomóc, trzeba lecieć. Szybciej mi pasuje to takie stwierdzenie współzależnienie, ale okej, zostańmy przy ratowniku. Co ja wtedy robię? Jedynie muszę się zajmować sobą. Tak czy nie? To jest pierwsze. Pomaga się tylko wtedy, kiedy ktoś poprosi o tą pomoc. A ja się zastanawiam i zadaję sobie pytanie, czy ja mogę pomóc, ja mam możliwości i czy ja chcę. I co oznacza ta pomoc? Ja też zauważyłam na jakimś etapie mojego życia, że jak jesteśmy w tak zwanym czarnej dupie to nazwę, czyli jest nam źle, mamy koło siebie bardzo dużo osób, tak zwanych właśnie ratowników, którzy chętnie tego posłuchają, będą nam współczuć, nic z tego nie wynika. Tak? Ale jesteśmy w gronie bardzo dużej ilości osób.
no mi też się źle wiedzie, ten mój mąż to też nie jest tak, jaki powinien być, a ten to znowu coś, a tamten i tak dalej, i tak dalej. Ale jak zaczyna nam być w życiu lekko, przyjemnie, to mało osób jest przy nas. Stajemy się bardziej samotni, tak naprawdę. Prawda, Kasia? Oj, prawda, prawda. I dlaczego? No właśnie dlatego, że już nie potrzebujemy, a często te komunikacje nasze z nami, ze światem, właśnie są takie oparte bardziej na tych trudnych rzeczach niż na tych łatwych. Umówmy się, dobre wieści się tak bardzo nie sprzedają. A te trudne i no to jakby mamy przy tym, przy sobie mamy wtedy bardzo duże grono osób. Naprawdę. I ja wtedy zawsze mówię, najpiękniej czas spędzić można w najlepszym towarzystwie, czyli ze sobą samym tak naprawdę. Więc z tym ratownikiem to po prostu na zasadzie pomagamy, ale jak ktoś prosi i też umie powiedzieć, czego tak naprawdę potrzebuje, bo często jest tak, pomóż mi, ale co za tym idzie? Mam dźwignąć za ciebie twój ciężar, mam wziąć za niego ja odpowiedzialność, ja mogę dać narzędzia i to się dzieje często u mnie na sesjach, gdzie ja daję narzędzia, ale i tak osoba, z którą pracuję, musi sama stanąć do tematu. Ja jej pomogę coś zobaczyć ewentualnie i tu wymianą jest pieniążki, tak? Jakby, no bo to jest na tej zasadzie. Dorośli też pomoc i to wszystko musi być w kwestii brania i dawania i równowagi. Nie może być tak, że ty rzucasz wszystko, swoje życie i biegniesz tam. No i biegniesz właśnie z powodu, najczęściej wtedy ratownik jest dzieckiem, tak naprawdę. Mama moja, bo ja ratowałem mamę i tatę przez całe życie, to teraz będę ratował świat. A każdy jest odpowiedzialny za siebie. Nie możemy nikogo absolutnie uratować. Czy podoba ci się taka odpowiedź? Tak, bo ja w niej tak widzę siebie, że to jest po prostu... Nie tam niektóre osoby również, tak naprawdę, nie? Tak, to, że... a w ogóle, przepraszam, rozpoznanie w ogóle tego, że, że zawsze kogoś ratuję, albo jak jest, była na przykład była cisza, ja musiałam być otoczona ludźmi, bo zaglądanie w siebie to był tak okropny ból, że tak, i to właśnie chyba to uciekanie od bólu, bo skupianie się na tym, co inni mają, bo wtedy nie trzeba myśleć o sobie, tylko wtedy pomaga się innym. Ja przedwczoraj, wiesz co, usłyszałam na sesji od mojej, od cudownej kobiety, naprawdę, która mi powiedziała, tak mi cudownie było z mamą i z tatą, jechaliśmy samochodem i tato nawet śpiewa i mi było tak cudnie i ona to zepsuła, znaczy ona nie mogła wytrzymać tego, że jest tak dobrze też, bo przez całe życie było tak trudno. Ona zaczęła gdzieś tam w terapii robić, czy w swoim rozwoju kroki do mamy, do taty, czyli zaczęło jej się, że tak powiem, coraz lepiej żyć. Rodzice zaczęli ją widzieć, to się zaczęło zmieniać i ona zobaczyła, że dla niej za dużo tego dobrego, ona nie jest w stanie udźwignąć, ona nie wie, co ma z tym zrobić. Jej się to tak jakby nie mieści, że tak powiem, w jej sercu i ona tak jakby potrzebowała odpoczynku od tego, no i się zachowała jakoś tam i rodzice zaczęli się kłócić w tym samochodzie w końcu i ona mówi, no i jest tak jak zawsze. Aha. A my mamy możliwość pisania nowych scenariuszy, nowych historii własnego życia, tak naprawdę mamy wolną wolę, więc też możemy wiele rzeczy już powiedzieć, już widziałam, już znam i chcę inaczej i to inaczej się udaje, ale oczywiście nie będę tutaj ściemniać, że to jest wysiłek, ale ja zawsze powtarzam, dziecko, które się uczy chodzić, upada milion razy i wstaje, bo chce się nauczyć, więc to jest podobna, że tak powiem, droga. Wchodzimy na drabinę, spadamy z niej miliony razy, wchodzimy. To się skończy kiedy, Pani Izo? Zawsze wtedy odpowiadam, jak umrzesz. To jest tylko życie, ale to jest nasze życie i ważne, żeby na to życie my kreujemy i mój świat wygląda dokładnie taki, jak ja mam w moim sercu. I naprawdę ten świat mi się coraz bardziej podoba.
Mam pytanie. Dobrze, bo ja też jeszcze chcę coś dodać do tych męskich i żeńskich energii, ale zapraszam na pytanie. Dobrze, bo Kasia pyta, czy mogłabyś powiedzieć troszkę o ustawieniach systemowych, żeby wiedzieć. Myślę, że już wszyscy obejrzeli serial Inna Ja, bo wszędzie polecałam. Tam jest pięknie pokazane w bardzo prosty sposób właśnie, czym są ustawienia. I ja zawsze, jak ktoś zanim chce iść na to ustawienie, to mówię, obejrzyj ten serial, żebyś mniej więcej zobaczył. Ja powiem na początek, że to jest bardzo, bardzo piękne i dla mnie jestem niesamowicie wdzięczna, bo nie ja wybrałam ustawienia wybrały mnie. Nie wiedząc, że robię ustawienia, robiłam już ustawienia, więc bardzo się cieszę. Dla mnie ustawienia są czymś takim, że my możemy zobaczyć coś, czego na co dzień zobaczyć nie możemy. Ale mamy to tylko zobaczyć. To jest niewiarygodny dar, który przyjmujemy do naszego serca, ale wracamy do swojego życia. Czyli też często te sprawy rodowe to możemy. Jest to piękna podróż i ja to bardzo mocno podkreślam, że to jest podróż dla dorosłych. To jest po pierwsze. Czyli jak jesteśmy, że tak powiem, w emocjach dziecka, to nie ustawiam ja takich osób, dlatego że tam jest duża odpowiedzialność. Dorosły może udźwignąć temat tego trudnego, prawda? I wytrzyma. Dziecko już nie. To jest po pierwsze, więc to jest też dla mnie takie ważne, żeby wiedzieć, w jakiej jestem energii, znaczy też w jakiej jestem sile ja jako człowiek. Więc jeśli jestem dzieckiem, to lepiej nie, bo jest to praca w ciszy. Ja mówię, zamknij głowę, otwórz serce. to jest dla mnie takie. Ja nie umiem opowiadać też o ustawieniach, czym one są, bo każdy, który gdzieś był reprezentantem czy obserwatorem, wie, że tego się nie bardzo da opisać, opowiedzieć słowami. Tak naprawdę. To trzeba poczuć, to trzeba właśnie otworzyć swoje serca i przyjąć to, co tam zobaczymy. Czyli można zobaczyć swój los, można zobaczyć trudne rzeczy rodowe, bo pole to pokazuje, reprezentanci, którzy czy na figurkach, ale tak powiedzmy z reprezentami, z ludźmi, to widać, bo oni robią robotę. I wtedy możemy zobaczyć coś, czego na co dzień zobaczyć nie możemy. Psychologia zwykła też tak daleko nie sięga, bo jest bardzo płytko. Więc to jest bardzo dobre narzędzie, dzięki któremu można przyjrzeć się swojemu zdrowiu, swojej relacji, swoim przodkom, nie wiem, chorobom, pieniędzmi na tej zasadzie, nie? Po to, żeby zobaczyć, bo tam gdzieś są wtedy odpowiedzi, które potem, gdy to zobaczymy, możemy po prostu zmienić, możemy zmienić bieg tak naprawdę też tej historii, co znaczy powiedzieć, że ja już to rozumiem, widziałam, widzę, ale idę do swojego, zostawiam to przy was z miłością, nie? Oj tak, I wtedy co się robi? Wtedy robi nam się lekko, jak się robi nam lekko, to jesteśmy znowu bardziej w energii żeńskiej. No bo wiadomo, w tej męskiej jesteśmy też dlatego, że coś trudnego było i w efekcie my się bronimy też trochę. My się chowamy też tak naprawdę trochę. Ale jest jeszcze taki element w tym, że kobiety często, jak już są zmęczone i na przykład już tyle były w twardej tej męskiej przy mężczyźnie, pokazywały tą swoją agresywność i to wszystko. No i nic nie działa, wtedy też często schodzą do poziomu dziecka przy mężczyźnie swoim i ona jest albo mocno agresywna, krzykliwa i tak dalej, albo dzieckiem i tatusiu zdaj, albo mamusiu daj mi, zrób mi, bo się mi należy na przykład, nie? Tutaj też trzeba zobaczyć, czy ja stoję przy moim mężczyźnie jako równa równemu. Iza, tutaj Magda napisała, czy ustawienia mogą pomóc rozwiązać konflikt biologiczny w myśl nauki germańskiej. Czyli właśnie tak jak myślę sobie nad tym pytaniem, totalna biologia i właśnie Łączy się germańska z totalną biologią, z ustawieniami, bo za każdą na przykład chorobą
jest emocja, z emocją jest jakieś zdarzenie, czyli też jest człowiek, więc ten konflikt oczywiście, że można rozwiązać poprzez ustawienia systemowe. Często też choroba właśnie może zmienić bieg, że tak powiem, bo może też się rozwiązać konflikt, może przyjść faza naprawcza, tak, to też absolutnie może się zadziać. Oczywiście, że tak. Oprócz ustawień, czy jest są jakieś metody, które można mieć, które można przerabiać, nie lubię słowa przerabiać, ale które przerabiać, na którym można pracować, by wspomóc ustawienia albo by móc pracować samemu w domu? Ja też tu powiem o tym, że dla mnie ustawienia systemowe też były jakimś takim narzędziem ku końcowi, czyli ja już powiedzmy, niektóre osoby też przygotowuję ja do ustawień, w sensie takim, że jak ja widzę, że ktoś ma bardzo dużo złości, agresji i tak dalej, to też korzystam z innych narzędzi. Ja bym zaczęła od najprostszych tak naprawdę takich rzeczy, które możemy robić sami w domu. Nie wiem, poprzez zamknięcie oczu codziennie przez kilka minut, czyli chwila ciszy tak naprawdę i skupić się tylko na oddechu. Jednego dnia pewnie to nic nie zmieni, ale na przykład przez 21 dni, 3 miesiące czy pół roku zauważymy różnicę tak naprawdę. Ja lubię ten moment takiego zatrzymania się. Siedzimy, że tak powiem, wygodnie, kładziemy rękę na swoim sercu i tylko oddychamy. I to jest za darmo. To nic nie kosztuje, a każdego dnia będziemy podnosić własną wibrację, co za tym pójdzie. Wibrację też naszą żeńską, tak będziemy wtedy, że tak powiem, milsze dla siebie, więc też dla świata i spokojniejsze. Tak? To jest dla mnie takie coś, co proszę zawsze osoby, że skorzystajcie z takich narzędzi. Bardzo dobrym narzędziem jest wdzięczność tak naprawdę, czyli pisać na kartce wdzięczność. Dzisiaj może jeden kawałek, że jestem wdzięczna za coś, ale też okazuje się, że po kilkunastu dniach czy po kilkudziesięciu, gdzie będę pisała i skupiała się na wdzięczności, okazuje się, że my w życiu mamy bardzo dużo. A narzekamy, bo każdy z nas ma taki, nie wiem, to jest program, myślę sobie, że zawsze chcemy mieć coś, czego nie mamy. Czyli jak mam kręcone włosy, chcę mieć proste, jak mam niebieskie oczy, chcę mieć zielone i tak dalej, tak? Zamiast być wdzięcznym za to, co jest. Każdy z nas jest inny, nawet bliźnięta. Każde jest niby takie samo, ale przecież zupełnie inne. Przecież czy to nie jest coś cudownego, że jako człowiek jesteśmy sobie równi, ale nie ma drugiej takiej Isy, nie ma drugiej takiej Kasi. Twoja siostra jest inna od ciebie, prawda? Nawet możecie być niepodobne wizualnie czy u mnie, ale każdy z nas jest inny. To jest unikat. Każdy ma w sobie... To jest niewiarygodna moc i poczucie własnej wartości, że do czego się porównywać? No inne do innego? Tak, gruszek do jabłek się nie da porównać. Zamiast się stanąć przed lustrem i powiedzieć sobie, wow, ja taka jestem, jakie to piękne, tak naprawdę. Więc to znowu jest coś, co można zrobić za darmo. W ogóle polecam też pracę z lustrem, gdzie na początku osoby mówią, ale jak ja to mam stanąć? Ja mówię, no przynajmniej zerknij i znowu można, dzisiaj zerknęłam, jutro mogę postać dłużej, a może za chwilę powiem sobie coś, na przykład na zasadzie pięknie dzisiaj wyglądasz. Każdy z nas ma w sobie coś takiego, że nawet jeśli wiele rzeczy mu się w sobie nie podoba, to znajdzie jakąś rzecz, jakąś cechę, czy oczy, czy usta, czy rzęs, nie wiem, czy włosy i tak dalej. Od czego może zacząć? Powiedzieć, aha, to faktycznie jest ładne. Faktycznie, tak? No i to znowu jest za darmo. Bardzo, bardzo, przepraszam, weszłam ci w słowo. Nie szkodzi. To jest tyle ludzi, mężczyzn i kobiet, którzy są ogromnie atrakcyjni, a nie mogą patrzeć w lustro i spojrzeć w oczy, spojrzeć w źrenicę i powiedzieć, kocham cię, na przykład, do samego siebie. Bo to się też wiąże z naszymi, my mamy też jakąś historię, często mamy do siebie pretensje o to, co zrobiliśmy albo czego nie zrobiliśmy, mamy też poczucie winy, więc to też się wiąże z różnymi rzeczami tak naprawdę, więc to też jest za darmo.
Uwielbiam chodzić na boso po lesie, przytulać się do drzewa. To też jest za darmo, tam się naprawdę dużo dzieje. I to jest dla mnie absolutny czas po takiej Warszawie. To ja biegnę do lasu, żeby poddychać, żeby się znowu, że tak powiem, żeby nabrać tej mocy, która wynika właśnie z bycia tam, gdzie się wszystko dla mnie zaczyna tak naprawdę, że to jest też za darmo. Jest niesamowite jest to, jak nasi synowie już zaczęli z nami chodzić na boso i też mają frajdę i nigdy my nie powiedzieliśmy, zróbcie to. Patrzmy, że my to robimy z mężem, więc oni samoistnie też do nas dołączają. To jest piękna nauka i też jest za darmo, żeby była jasność. Wtedy najbardziej tam kefir i bułka sucha jest w ogóle każdy z nas najbardziej szczęśliwy na świecie. Ho'oponopono też wiele z Was zna pewnie metody, gdzie absolutnie słowa cztery, przepraszam, wybacz mi, proszę, dziękuję, kocham Cię, robią robotę wielką. Czyli jak z kimś mamy trudno, nawet z mężem, jak patrzymy na niego spod byka czy coś, w jego intencji wypowiadanie tych słów sprawi, że robi się piękniej, robi się... Więc wszystko, co oparte na wdzięczności, na miłości, nam służy. W ogóle bym powiedziała i też często powtarzam, znajdź coś, co Ci służy. I rób to codziennie przez pół godziny, potem przez godzinę. Więcej nie potrzeba nam. I ktoś powie, no ale to egoistyczne. Godzina dziennie, egoistycznie, bez przesady. Myślę, że to jest piękny czas, żeby sobie pozwolić na bycie w swojej przestrzeni, wtedy wracając do swojej rodziny, do swojego partnera, do swoich dzieci. Jacy trafiamy? Szczęśliwi, wypełnieni, czyli pełni. Wtedy możemy też, że tak powiem, zasilić innych naszym zasileniem, bo my jesteśmy zasileni. Więc medytacja oczywiście, więc jest bardzo dużo rzeczy takich, gdzie nie trzeba od razu, nie wiem, chodzić do terapeutów i tak dalej, ale też korzystać i tą wibrację na pewno będziemy miały podniesioną. I ja też lubię takie właśnie słowa, że żeby pytać siebie, czego ja dzisiaj potrzebuję, albo jaki mam brak dzisiaj w sobie i wiele rzeczy my możemy dać sobie sami. Nie musimy czekać, aż ty mi dasz, a ty mi nie dasz, to ja będę nieszczęśliwa. Każdy odpowiada za własne bycie szczęśliwym lub nieszczęśliwym, więc tutaj jest masa rzeczy, myślę sobie, które możemy stosować tak naprawdę i które w ogóle nie kosztują, a służą każdemu. Tak, tak jest. Odnośnie właśnie do książek, to mogę polecić właśnie Rozmowy z drzewami. I to jest, jeśli ktoś ma ochotę się w to zagłębić, to bardzo cieniutkie książki, przewodnik, które drzewa, jakie przypadłości leczą. I opono, praca z ludźmi. Tak. To są bardzo... Ja niesamowite rzeczy przychodziłam osobiście w lesie sama. W ogóle. To było dla mnie, to co się tam dla mnie dzieje w tym lesie, to jest niewiarygodne tak naprawdę i wiem, że to jest nasze źródło, tak szczerze, nie? Myślę sobie, ile to drzewo też widziało, doświadczyło, słyszało. Przecież to jest niebywałe i jak chcemy usłyszeć, to naprawdę usłyszymy. Ale trzeba znowu zamknąć swoje ego, swoją głowę i przejść do czakry serca, po prostu tworzyć się na to wszystko, co jest. Więc no, to jest wszystko za darmo, o czym mówimy i z tego można absolutnie korzystać. Jak jest trudniejszy temat, to pewnie ustawienia absolutnie pomogą zobaczyć, rozwiązać często coś, czego też osobiście nie rozumiemy. Tak, tak jest. Iza, minęła godzina. Pięknie. No i ja bym tu powiedziała, że kobieta musi wiedzieć, czego chce, słuchajcie, tak? Naprawdę. A jak się tego dowiedzieć, jeśli ktoś nie wie, bo zawsze inni wiedzą lepiej? No, jeśli zostanie w ciszy, to ta odpowiedź przyjdzie, tak naprawdę. Ale jeśli pozwoli sobie na to, żeby usłyszeć, żeby posiedzieć w ciszy. Zauważ, że teraz jesteśmy w świecie, gdzie ludzie boją się ciszy tak naprawdę. Ja jak do mnie ktoś przychodzi na sesję i pierwsze co robię, to mówię usiądź, zamknij oczy, żebyś przyszedł do mnie w pełni.
że to jest ten czas twój dla ciebie, a przecież tamten świat aż się w głowie kręci od tych wszystkich rzeczy, które nas odciągają tak naprawdę od naszej mądrości, którą mamy w sobie. A my naprawdę mamy bardzo dużo możliwości uzdrawiania się samoistnego przecież, tak naprawdę. Wiesz też o tym, Kasia, tak? I też ja poczułam sama na sobie, że właśnie ile rzeczy się we mnie uzdrowiło bez lekarzy, tak naprawdę. Tak jest. Za wszystkim stoi jakaś sytuacja. I już nieraz pracowałam nad tym, że właśnie kolano, to znalazłyśmy na przykład rozwiązanie, czyli sytuację, tak? No i potem gdzieś to kolano przestaje boleć, czy tam różne rzeczy. Więc to jest takie... Więc tutaj też patrzenie na te nasze programy rodowe jest bardzo pomocne, bo wtedy możemy to puścić, stanąć obok mężczyzny i życie będzie płynąć po prostu. Będzie naprawdę przyjemne i lekkie, tak naprawdę. Nie przyszliśmy tu, żeby cierpieć przecież. Tylko żeby tak być w pełni miłości i takiej lekkości. I ta lekkość jest naprawdę... Ja pamiętam na początku... Mi było bardzo trudno i jak sobie zadałam pytanie, jak chciałam zdjąć te spodnie i o co tu chodzi, to zadałam sobie pytanie, co ja potrzebuję zrobić, żeby odpuścić. I u mnie to się wiązało ze sprzątaniem kuchni, że jak wchodziłam rano sprzątać w kuchnię, to dostawałam jakiegoś w ogóle amoku, bo to się wiązało z historią moją też rodową. I jak odpuściłam i wprowadziłam, że tak powiem, zmiany tutaj, ja zaczęłam czuć wolność, czyli każdy z nas ma w sobie taką sytuację, która go ogranicza w jakiś sposób. Synku, przebierz się. Przepraszam. I w tym momencie możemy przejść do tej żeńskiej energii, która jest naprawdę piękną i trzeba zaufać też swojemu sercu, swojemu mężczyźnie i wtedy naprawdę będzie pięknie płynąć. Czy są jeszcze jakieś pytania? Czy tam masz jakieś pytanko na koniec? Pytań już nie ma. Mamy dwóch panów, z czego się bardzo cieszę. Super! Pięknie, bo teraz panowie bardzo, bardzo właśnie chcą swojego głosu też w tym wszystkim, że jak się robi ustawienie, gdzie kobieta staje taka, która jest, że tak powiem, taką silną tą kobietą i przy niej staje mężczyzna. Prawda? Tak. Tak jest. Przy niej stanie mężczyzna, to ona tak z nim walczy strasznie, a on jest w stanie to wytrzymać. To jest niewiarygodne i to na ustawieniach też pięknie pokazuje się. Ta właśnie energia kobiety, ta silna z męską, że w końcu kobieta nie ma siły, a mężczyzna to wszystko wytrzymuje, ona się trochę poddaje, ja to nazywam, i wtedy zaczyna być taka lekka i zaczyna czerpać też z tego, co ma dla niej mężczyzna do ofiarowania tak naprawdę. Także bardzo się cieszę z panów, że słuchają, więc rewelacja. Kasiu, oni nie chcą takiej.